To, że otrzymaliśmy łaskę wiary, to, że ta wiara wciąż w nas jest, w nas się tli, to jest dowód na to, że Bóg naprawdę nas nie opuścił. Sługa Boży, i tu mogę z dumą powiedzieć, mój starszy współbrat, ojciec Jacek Woroniecki, napisał w 1929 roku takie zdanie. Owszem, wolno czasem jęknąć pod ręką Bożą, ale na dnie duszy trzeba mieć zawsze ogromną ufność w opatrzność Bożą i pamiętać, że miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu. Myślę, że pod wieloma względami ojciec Woroniecki żył w znacznie trudniejszych czasach niż nasze. To był okres międzywojenny, po pierwszej wojnie odzyskaniu niepodległości, bieda, głód, wiele rzeczy brakowało, życie zakonne było w rozsypce. I sam ojciec Jacek miał też bardzo poważne problemy ze zdrowiem, a on pisze, miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu. Opatrzność Boża jest w Kościele jedną z zasadniczych prawd wiary. O bezustannej opiece wszechmocnego Boga, który nawet ze zła jest w stanie wyprowadzić dobro, pisze święty Paweł i pisze też piękny, starożytny tekst Didache, przypisywany 12 apostołom. Dla tych, którzy kochają Boga, wszystko ostatecznie na dobro się obróci. Na tym polega tajemnica Bożej opatrzności. Tym, którzy są przy Bogu, nawet kiedy Boga nie czują, nie widzą, ale przy Nim są, wszystko obraca się ku dobremu. Jestem przekonany, że gdybyśmy spojrzeli na własną historię swojego życia, bez względu na to, jak może nam się ona wydawać bolesna czy poszarpana, to znajdziemy tam znacznie więcej opatrzności niż nieszczęścia. Znacznie więcej. Jeden z moich zakonnych mistrzów, ojciec Joachim Badeni, pojechał do Kamedułów i zapytał ojca Piotra Roztworowskiego, jakie słowo z Pisma Świętego określa chrześcijanina. I ojciec Piotr zacytował wówczas słowa świętego Pawła, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z listu do Efezjan. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Gdybyśmy zapytali apostołów, dlaczego poszliście za Jezusem, którego przecież nie znacie, to co by nam mogli odpowiedzieć? Myślę, że odpowiedzieliby, ja nie znam Jezusa, nawet nie mogę Go znać, ale On zna mnie. On mnie opisał, On opowiedział wszystkie tajemnice mojej duszy w taki sposób, że słuchając Go, ja znajduję samego siebie. Idąc za Jezusem, człowiek rozumie siebie. Poznając Jezusa, człowiek zaczyna rozumieć swoją historię, życie nabiera sensu, nabiera znaczenia. Nie bez powodu święty Jan Ewangelista, kiedy opisuje przyjście Boga na świat, to pisze, na początku był sens. W Nim było życie, a życie było światłością, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Sens przyszedł na świat. Święty Jan w prologu do Ewangelii używa greckiego słowa logos, które możemy tłumaczyć jako słowo, ale i możemy je tłumaczyć jako sens. Maryja, rodząc Jezusa, przynosi nam sens. Z Jezusem wszystko nabiera sensu, a odchodząc od Jezusa, wszystko się odsensawnia, traci znaczenie. Z Bogiem nawet taki bezsens zła, jakim była śmierć najbardziej niewinnego z niewinnych, nabiera sensu. My krzyż całujemy, wielbimy, w krzyżu Chrystusa widzimy swój jedyny ratunek. Kiedy spotyka nas coś trudnego, to może nie mówmy, to jest bez sensu, tak mówią poganie, którzy Boga nie znają, ale lepiej powiedzmy, Panie Jezu, ja tego teraz nie rozumiem. Powierzam to Tobie. Człowiek jest bezsensowną istotą, jeżeli Bóg nie nakarmi go sensem. Przychodząc na Eucharystię, ja nie stwarzam sensu. Sens zostanie nam dzisiaj udzielony podczas Komunii Świętej. Spożyjemy sens. Nakarmi nas sens. Bracia i siostry, dobrze jest poczuć,
jak mało sensu jest w moim życiu. Ktoś nie widzi sensu w swojej pracy, ktoś nie widzi sensu w swoich studiach, w chorobie, ktoś nie widzi sensu w swoim małżeństwie albo w wierności, a może ktoś nie widzi sensu w swoim życiu. Dobrze jest to poczuć, ponieważ człowiek nie jest źródłem sensu. Bóg nadaje sens. Tylko Bóg może nadać sens chorobie, samotności, odrzuceniu. Tylko Bóg. Niegdyś byliście ciemnością, teraz jesteście światłością. Tak pisze o nas święty Paweł.